Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania 100 dzieci w grze The Sims 4. Na sam początek, jeśli ta zimowa fiesta będzie troszeczkę bardziej w ponurym nastroju, no to gdzieś to jest spowodowane tym, że no niestety mój brat w weekend się rozchorował. No objawy wskazują na ten wirus, co panuje. Dzisiaj miał zresztą zrobiony, czyli w poniedziałek, kiedy to nagrywam, miał zrobiony test. No i czekamy na wynik, zobaczymy, czy będzie pozytywny, czy negatywny. Zapewne będzie pewnie po 11 listopada, bo przecież nie 11. Lekarz się nie będzie mógł z nim skontaktować, więc w czwartek zapewne będę znała jego wynik. Więc zobaczymy. Ja zresztą na następny odcinek sobotni ze 100 dzieci już na pewno powinnam wiedzieć, co się będzie działo. Na odcinek czwartkowy z historii seniorów, który będzie ostatnim odcinkiem, to niekoniecznie. No, ale na razie wygląda to... Czy mój brat, no powiedzmy, nie jest tak chory, że musi iść do szpitala, ale zbyt dobrze, no to też nie jest, jakbyście słyszeli kogoś w tle gdzieś kaszlącego, no to mój brat gdzieś tam w drugim pokoju kaszlący, bo on ma naprawdę potworny ten kaszel suchy, więc tutaj... Jakby coś, to jego słyszycie kaszel. Więc ja gdzieś tam przed chwilą, jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, tam gdzieś słyszałam, że na parterze gdzieś tam kaszlał, a się głos przez klatkę schodową, znaczy wiecie, przez schody się niesie, więc tutaj jakby co gdzieś tam w tyle było słuchać, no to mówię. No i dlatego dzisiaj jakiś taki mój humor jest, no, ponury bym powiedziała, więc wiecie, tutaj wszystkim się w domu martwimy, czy będziemy mieli pobyt na stałe w domu przez najbliższe tygodnie, czy nie. Ja wiadomo, mogę pracować z domu, więc tutaj już i tak mnie w pracy wysłali na pracę z domu na najbliższe kilka dni, więc do wyjaśnienia sytuacji, jeśli się okaże, że ma wynik pozytywny, to dalej będę pracowała z domu, no bo wiadomo, nie będę mogła wtedy wychodzić z domu, więc tutaj tak Was informuję, dlatego mój humor może być jakiś taki przygnębiający dzisiaj, bo nie jestem w jakimś najlepszym humorze. Dzisiaj zresztą musiałam sobie poprawić humor chipsami. O, proszę bardzo, więc wiecie, zdrowe nawyki żywieniowe i te sprawy. No. Więc tak chciałam Was tylko poinformować, więc tutaj, żebyście wiedzieli. Mamy tu zimową fiestę, jest odcinek Simsów. Spróbuję z siebie wykrzesać trochę energii, ale jakby się to nie udało, no to chciałam Was o tym poinformować, więc smutny etap mamy za sobą, powiedziałam Wam, co chciałam, żebyście wiedzieli też, co się u mnie dzieje, dlatego też gdzieś tam myślałam o live'ie 11 listopada początkowo, jak wyjdzie, może jeśli w dniu publikacji tego odcinka, czyli jutro we wtorek, jeśli wyjdzie rzeczywiście aktualizacja listopadowa, to gdzieś tam mi przeszło przez myśl, żeby może właśnie zrobić 11 listopada live'a takiego, bym bardziej powiedziała, jakiego live'a, taki bym powiedziała, bo taki ninja live trochę, żeby zrobić. Bez takiego większej zapowiedzi, gdzie bym sobie może trochę pobudowała i pobawiła się platformami, ale przez cały ten rozwój sytuacji, no, który nastąpił w weekend, to wątpię, żebym miała energię na live'y jeszcze w środę, więc no na razie się nie spodziewajcie, że na moim kanale będą live'y, dopóki nie będę jakichś dobrych wieści i no. Więc póki na razie jestem w takim nastroju, jaki jestem, no to live'ów raczej w najbliższym czasie nie będzie. Więc dobrze, że się udało zrobić jeden tydzień temu. Więc no. Taki mały update z mojej strony, żebyście też wiedzieli. Dobra, dajmy sobie tutaj ozdoby jakieś. Tutaj poozdabiamy sobie najpierw może z małymi dziewczynkami, bo Arizonę chciałabym tutaj wykorzystać do innych celów, bo trzeba młodego wykąpać, więc chciałabym, żeby tutaj za chwilę nam tym pomógł. W poprzednim odcinku o tyle dobrze było, że wszystkie dziewczyny tutaj swoje umiejętności jakby załatwiły, więc dzisiaj są w 100% do dyspozycji, jeśli chodzi właśnie o święta. Właśnie chciałam Ciebie, żebyś tutaj ładnie nam wykąpała brata jeszcze, bo wiecie, jak robi w pieluszkę, to później higiena mu spada i jest niziutko, więc... No więc... Początkowo myślałam, że w ogóle nie będę w nastroju dzisiaj do nagrywania, no ale jak zobaczyłam, że mamy tu zimową fiestę, to może
nie jak zimowa fiesta może. Jedynie zimowa fiesta mogłaby mnie dzisiaj rozweselić, więc. A więc zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, widzę, że dziewczyny pierwszy etap mają za sobą. Tu dalej ozdabiamy. Dalej robimy dekoracje. Może czerwono-złote. Z dziewczynami zrób, proszę bardzo, tutaj. Nigdzie nie podchodzisz. Robimy dalej dekoracje z dziewczynkami, proszę bardzo. Za chwilę również z Arizoną zrobisz te dekoracje, żeby jej się tam, bym powiedziała, właśnie to zaliczyło. Adam? Adam, dobrze, mówię Adam. Co ty tam masz? Jeszcze do zrobienia myślenie, nocnik i wyobraźnia. Dobra, tak skończysz kąpiel, to myślę, że możesz ruszyć do tych rzeczy, do myślenia. Widzę, że dziewczyny jeszcze tutaj dodają ozdób, a ty jak skończysz, to możesz podejść tutaj, to pomożesz im przy ozdabianiu, w szczególności przy czubku, bo jedynie czubek będzie mogła zrobić tylko i wyłącznie Śnieżka i właśnie Arizona. Proszę bardzo. Widzę, że gdzieś tam dziecko płacze, więc może dziewczyny same byście ozdobiły girlandami. Może niech to będą niebiesko-białe dzwoneczki. Proszę bardzo. Razem na razie ozdóbcie, bo trzeba iść do tych najmłodszych naszych tutaj. Zmień brudną pieluszkę. Naszych bliźniaków. Oni byli rodzeni w poprzednim odcinku? Nie, jeszcze we wcześniejszym. W poprzednim odcinku to my się staraliśmy o kolejne dziecko, więc tutaj tak to było. Dobra, a ty już chyba pewnie nie możesz do nich dołączyć do ozdabiania niestety, ale za to mogłabyś sama za to zrobić czubeczek, jak dziewczyny skończą w sumie. Co nie? Tylko niech dziewczyny nam tutaj ładnie skończą szybko. Idzie im dość powoli, więc mogłyby się do tego przyłożyć. Niestety nie ma czegoś takiego jak dołącz się, co nie? Nie, niestety nie. Niestety nie ma. Gdzie ty idziesz, kochana? Ty chyba jeszcze w ogóle dzisiaj poza tym nie ogarnęłaś nam ogródka, więc zbierz cały plon. Widzę, że zimą to te chwasty i robale mniej latają, więc tutaj widzę, że rzadziej takie rzeczy trzeba robić. I to dobrze, bo w sumie zimą to tak by w sumie wyglądało, że trzeba mniej odchwaszczać te sprawy. W ogóle tutaj nie widzę, żeby trzeba było coś podlać, więc tutaj to jest dla mnie już w ogóle dziwne, że w ogóle już wody nie potrzebują te roślinki. Wydaje mi się, że akurat zimą to wody troszeczkę chociaż powinny wymagać, no ale nic nie ma, no to nie ma. Dobra, dziewczyny, dałyście te lampki? Halo? Halo, halo, gdzie te lampki moje? Aha, bym jeszcze musiały się zamienić miejscami, czy co? Proszę, dziewczyny, nie gadać, mówiłam. Tylko ozdabiać, bo idzie wam to tak wolno. Dobra, a ty, Śnieżka, w takim razie jak skończysz, to jeszcze toaleta, bo widzę, że twój pęcherzyk w ciąży jest malusieńki. Dobra. Gdzie ty idziesz? Tutaj zapraszam. O, podejdź tutaj. I ozdób, i zrobisz czubek, i zrobisz... Niech będzie ta biało-złota gwiazda, proszę bardzo. Proszę tu ładnie dołożyć samemu biało-złotą gwiazdę, a dziewczyny tutaj ładnie będą mogły się zająć później czymś innym. Na godzinę 17 zaplanowałam przyjęcie, więc tutaj na pewno o 17 cała rodzina się zbierze. Ja tu widzę, że już Martyna do nas tutaj zapukała do drzwi. Drzwi są otwarte, a czy te są otwarte? To odblokujmy je, żeby tutaj nasi goście mieli dostęp, bym powiedziała, do całego naszego domu, więc tutaj bardzo dobrze. Czy ty idziesz się tam grzać przy kominku, żeby się znowu przy nim spalić? Idź się raczej bawić lalkami, proszę, co? A nie tutaj przy kominku mi siedzieć. Już. Prachciach, od tego kominka proszę. Proszę odejść. Dobrze, ja bym chciała, żebyś zmieniła strój na codzienny, żebyś nie chodziła mi później w tym zimowym cały dzionek. Proszę bardzo, również to samo się tyczy Śnieżki. Proszę bardzo, ładnie mi zmienić strój rachciach-ciach na... Może na ten? Niech będzie na ten drugi. W sumie dzisiaj tak bardziej po domowemu, ale może troszeczkę bardziej też nie tak zbytnio, bym powiedziała, całkowicie po domowemu. Więc myślę, że w tym ci powinno być w miarę wygodnie. Czy my mamy coś do roboty, do robienia? Aha, dzisiaj jest święto, więc dzisiaj tobie nie zadzwonili do pracy, więc dzisiaj mamy dzień wolny. Dobra, bliźniaki nic nie potrzebują. W takim razie, kochana, ty musisz się wziąć za gotowanie. Tak, bo prawie nic nie mamy w tej lodówce.
Jeśli o chodzi o to, co mamy zrobić, to kolacja z rybą byłaby idealna, no bo na Wigilię w sumie, więc zróbmy tę kolację z rybą i zróbmy za chwilę może też tofu z kurczaka czy tam z indyka, żeby również nasza Śnieżka mogła tutaj jeść, no bo ona jest wegetarianką, więc ryby przecież nie zje. A, poczekajcie, nie podoba mi się to, poczekajcie. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Puść pracownicy, a te drzwi może odblokujemy, żeby mi tak kurczę się nie pałętali po domu, jak chcą mi tutaj zapukać do tych drzwi, żeby nie przechodzili przez te drzwi. Więc to sobie zablokujemy. Nie, nie ma przechodzenia przez te drzwi. Absolutnie. Dobra. Możesz zaprosić do środka również Dakotę. Zapraszam, proszę bardzo. Pięknie. Co tutaj masz? Tradycja ukończona. Jaka tradycja ukończona? Proszę zaprosić do środka jeszcze siostrę. Widzę, że jesteś troszeczkę głodna. Ale to później sobie zjemy. Później. Najpierw tutaj musimy pogotować, nagotować jedzenia, bo my w lodówce niewiele mamy. O właśnie, tak, kolację z indykiem. Z tofu jeszcze też musisz zrobić. No i będzie ładnie. A jak idzie tobie z tą gwiazdą? Widzę, że wszyscy powoli są głodni. Jest liche śniadanko, widzę, chyba niektórzy zjedli. No ale niektórzy zjedli ciastka na śniadanie, więc to też się nie dziwię. Dobra, i jak? No i proszę bardzo, gwiazda już jest. W takim razie możesz zapalić lampki na choince. Proszę bardzo, mam nadzieję, że choinka się nie spali. I możesz... usuńmy stertę prezentów. I umieśćmy stertę prezentów pod choinką, proszę bardzo, o. Super. I w takim razie możesz jeszcze dodać... Poczekajcie, mogłabyś dodać prezent, o, żebyśmy mieli tutaj tych prezentów troszeczkę więcej pod choineczką. Proszę bardzo, żeby ich tam się namnożyło troszeczkę. Młody! Co ty byś chciał, młody? A ja bym chciała, młody, żebyś dalej się uczył kształtów. Możemy? A tak, bo ty jeszcze z myślenia nie masz trzeciego poziomu. No właśnie, więc jak najbardziej by wymagało to, żebyś sobie ją rozwinął. Nie będziesz brała porcji naleśników o 12. A, ty już wzięłaś porcję ciasta. No super, super, super. Jak chcesz, kochana, możesz wziąć porcję ciastek. Naleśniki, czyli coś takiego porządnego, to nie. Dobra, niech będzie to, bo nie ma odpowiedzi. No, dajcie mi schować naleśniki. Dajcie mi, no do lodówki chcę włożyć naleśniki, dajcie mi. No, ty też byłaś głodna, co nie? Mamy tam jeszcze jakieś ciasto, żebyście mogły ewentualnie ciastem troszeczkę obchać. Mamy burrito, czy to jest... Aha, to jest do... Umieść w świecie w ogóle ten pusty talerz w takim razie, proszę cię. Żebyśmy mogły go posprzątać, proszę cię, bo widzę, że nie mogę go tak posprzątać. Mogłabym go posprzątać jako... Nie, nie ma jako... Sprzątnie jedzenie z lodówki. Dobra, więc umieć ten talerz w świecie. To przynajmniej będzie można go ładnie umyć. A jeśli chodzi o ciasto, to mamy tutaj jeszcze jakieś takie właśnie inne ciasta. Poczekaj, na razie sprzątnij. I później sobie weź kawałek ciasta. Dobra, tu rybę mamy. To rybę na razie do lodóweczki. Tu mi na razie przestań gotować. I chodź tutaj do tych najmłodszych. Tu zrobisz super skuteczną opiekę, a tu zrobisz nakarm piersią i przytul. Gdzie mam? Tu mam przytul. Dobra. I później możesz wracać do gotowania obiadku. Proszę bardzo. I tak to zrobimy. Proszę bardzo. Gdzie jest jeszcze moja jedna? A, ty jesteś tutaj. A, sobie grasz na komputerze. Dobrze. W takim razie przyzwalam. Wy sobie tutaj... Zajadacie, dojadacie, można by szczerze powiedzieć, a ty sobie tutaj ładnie grasz. Jak skończysz, to w sumie mógłbyś się wybrać na nocniczak, bo nocniczak też jeszcze musisz rozwijać. Więc proszę bardzo, co ty robisz? Do żadnego dziecka. Halo, 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 halo. Ty byłaś jeszcze przed chwilą przy komputerze. Halo. Proszę iść do komputera, żebyś tutaj mi nie blokowała właśnie dostępu do tego młodego. Halo, proszę. Proszę się, o właśnie, zawrócić. No, bo mama nie mogła przez ciebie nakarmić synka. Nieładnie, nieładnie, kochanie. Zepsułaś mi całą kolejeczkę przez to. A ty i tak byś nie mogła go nakarmić. O, wygasła nam oferta na coś. Na naszego misia. No to wystawmy go jeszcze raz na plopsi, no. Trzy misie nam tu wygasły. Nieładnie.
Niedobrze, dobrze. A jak tam młody? Idzie na nocniczek, dobrze. Jak skończysz z nocniczkiem, to oczywiście musisz wrócić do kształtów. No, a ty co? A nie możesz tego wyczyścić, co nie? A ty jesteś na tyle duża, żebyś mogła to wyczyścić? Tak, to proszę bardzo, ty to wyczyścisz. Mówiłam, ty to wyczyścisz, kochanie. Proszę się mnie słuchać. No. Bardzo dobrze. Jeszcze będziesz miała później czas rozwijać umiejętności. Jak tam Iga? A jakbyś dołączyła tutaj do siostry? Robimy grajzy. A tak nie mogę, bo ty nie znasz Martyny? Znasz Martynę. No. Grajzy. Tak możemy jedynie zrobić. No dobrze, no to tak zróbmy. Nie wiem, czy to dołączy Martynę nam, czy nie. Pewnie nie. Chociaż może z racji tego, że siedzi tutaj już przy nas. No nie wiem. Dlaczego żeście się zresetowały? Ty po pierwsze przywitaj siostrę. Siostrę? Tak, siostrę. Martyna to twoja siostra w sumie. A ty, zapraszam ciebie tutaj, bo miałaś się nie resetować i miałyście razem pograć. Proszę bardzo, przygotuj grę. No to możesz przygotować grę. Zapraszam. Jeszcze raz może to ładnie zrobimy. Subcio i graj z... O, i teraz możemy ładnie zrobić. O, mam nadzieję, że teraz się nie zbagujecie. Proszę bardzo, siadamy do gry, drogie panny. O, i gramy. Poprawa... poprawa ocen, pomimo tego, że nie była w szkole. O, bardzo ładnie. I to mi się podoba, już jesteś szóstkową uczennicą. Proszę, proszę, proszę. Na tobie jednak troszeczkę brakuje, więc ty dopiero w czwartek szóstkową uczennicą zostajesz, ty już jesteś. No i ty też będziesz musiała poczekać dopiero do co najmniej tego czwartku. Super, bardzo fajnie. Dobra, jak tam nam idzie gotowanie? Jeszcze tam indyka tego będziemy robić. Młody, dobra, no jak chcesz iść spać, no to ja tobie nie zabronię, no idź spać. Ale wolałabym, żebyś jeszcze nie szedł spać, no bo troszeczkę to za szybko bym powiedziała. Ty nie wiem, co masz robić. Nie siedź tak w tej toalecie, co? A ty co? Oj, żadnej koszykówki, kobieto, w ciąży, no. Co z a przecież indyka masz. No, kontynuuj te kolacje z indyka, kochana. No, przecież nie możesz zostawić. Chałupę nam spalisz. Proszę wracać do indyka. Jakby to było The Sims 2, to byś chałupę nam już prawie spaliła, no. Nieładnie. Nieładnie. Dobra, dziewczyny tu sobie grają, czy sobie nie grają? Halo? Gracie w to, czy nie gracie? Halo? Dobra, chłopcy mają urodziny, ale dzisiaj nie będą postarzani. No halo, no grajcie, no. Graj. No ja przepraszam, tak jakby każdy patrzy na po sobie. Halo? Halo, proszę tutaj ładnie zacząć grać, o. I co? Aha, wy idziecie, żeby za chwilę do nas przyjść, co nie? Ojajaj, żadnego kominka. W takim razie, dziewczyny, zrobimy tak, grajzy. Zagrajcie razem, dobrze? Może teraz zagracie. A ty miałaś chyba do kota iść do domu. To leć do domu, bo się pożegnałaś. Dobra. Idź, kochana, idź. I, o, widzę, że teraz gracie. No, no proszę, a ty nie na leśniki. Kobieto, po pierwsze to się ładnie ubierz, bo za chwilę goście przyjdą. Proszę bardzo. Po drugie, nie żryj na leśników. No, kolację z indyka miałeś... Śnieżka, bo ja ciebie za chwilę trzasnę. Kolację z indyka miałaś zrobić. To jest przecież dla ciebie ta kolacja z indyka, no. Przecież wyjmij ją z tego piekarnika. Nie. Żadne rzuć wyzwanie, żadne granie w kosza. Pierwsze jest zimno, żebyś mi się przeziębiła, a po drugie, no właśnie. Kolacja z indyka. Dziękuję. O, ale ty jesteś. Naprawdę. Się żeś zafiksowała na tym graniu w koszykówkę. Niesamowicie, no. A więc teraz, proszę bardzo, ładnie jest wszystko gotowe. Dobra. Nasz najmłodszy, dobrze byłoby, żeby wstał.
Siku, nie musisz, ale zapraszam ciebie do kształtów, proszę bardzo, bo za chwilę... No musisz wstać, to nie możesz przespać nam całej Wigilii. Tak, zaczynajmy, zaczynajmy. No, ty się ładnie też przebrałaś, super, no. Wspaniale, w takim razie możesz śpiewać to na przykład ze swoimi dziećmi. Proszę bardzo, kto tam jest w zasięgu twojego wzroku? Może tak zrobimy zamiast... Chociaż nie, chciałabym z dziewczynami, proszę bardzo. Kto tam gdzieś jest, to zapraszam do śpiewów. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. No, proszę tam odejść ładnie, o. I zapraszam tutaj bliziutko do śpiewania. Razem z nami. Tak, 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 proszę się ładnie przebrać. Dobra, ciebie widzę, że nie mogę tutaj przekonać do bycia z nami, to proszę zmienić bratu pieluszkę. I później możesz skorzystać. Dobra, młody, halo, a dlaczego ty się nie przebrałeś? Halo, zmień strój. Na chyba imprezowy wszyscy zmienili. Więc proszę, ty również ładnie zmień strój na imprezowy, żebyś w piżamce nie siedział, proszę bardzo. O, i kształty, możesz się dalej bawić chwilowo. Co ty jesteś taka za zakłócenie prywatności? Kiedy? Czy wy głupie jesteście, że przy kominku siedzicie? Nakryj do stołu może te czerwone, proszę bardzo. Czy ty też głupia jesteś, że przy kominku stoisz? Proszę mi od niego odejść. Ostatnio przez to był pożar, od tego, że właśnie się grzałyście przy kominku. Nie ma. Nie ma grzenia przy kominku. No. Tego z Dakotą sobie pośpiewała, no. No cóż. Halo, Waszyngton. Zapraszam do środka. Tak stoicie na dworze, ludzie, no. A ty byłaś... Miałaś iść zmienić pieluszkę bratu, no. Kobieto, miałaś chyba pieluszkę bratu zmienić, a nie pić wodę. Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Ja szczerze pytam, bo teraz ktoś inny do niego pójdzie i ty już nie masz okazji pójść do niego. Zapraszam tutaj. Miałaś zmienić pieluszkę, to zmień pieluszkę, ty już nie gotujesz, ugotowałaś wystarczająco jedzenia, możesz skorzystać z toalety, bo oczywiście potrzebujesz na pewno. Ty sobie widzę już bierzesz jedzonko, bierzesz... No dobrze, nie to co powinnaś, no ale niech ci będzie, niech ci będzie. Ty też sobie za chwilę weźmiesz porcję na wynos i oczywiście tutaj zawołasz ludzi, chociaż wiecie co? Może ty zawołasz ludzi na wystawny posiłek za chwilę? Gdzie ty leziesz? Mówiłam, żebyś tam stała. Halo, co ty robisz? No mówiłam, podejdź tutaj, kobieto. U tego dziecka jest kolejka taka, że ja nie wiem. Dobra, Shrek. Przyjazne powitanie. Mogłeś odejść od dziecka? No, dziękuję. I zmień brudną pieluszkę. Szybko, 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 żeby nie musiał siedzieć w brudnej pieluszce, młody. No, a ty możesz zawołać na wystawny posiłek. Zapraszam. Dobra, młody też może tutaj powoli maszerować, żebyś też szybko do jedzonka doszedł, bo za chwilę nam się gdzieś tam pojawi Babcia Mróz, trzeba będzie prezenty otwierać, więc nie będzie czasu. Kochana, ty się oczywiście nie zabieraj. Aha, dobra, myślałam, że wstałaś po kolację z rybą, bo ja nie chciałabym, żebyś akurat jadła kolację z rybą. Czy ty akurat zjadłaś? Tak, nie zamierzasz brać kolejnego dania, tak? Tak, dobrze. Też nie zamierzasz brać, ale kochana, dojedz to, co masz przed sobą. No, czy ty też? Nie, to ładnie dojadasz. A ty już zapomniałaś, że... Nie, to kliknęłam, że wziąłeś przed sobą jedzonko. No, proszę ładnie dojeść, dziękuję. Nikt nie ma wyjść głodny stąd, no. Każdy bierze to, co chce, to, co lubi. I tyle. Dobra, młody też bierzesz sobie, tak? Nie wiem, gdzie usiądziesz. Pewnie gdzieś daleko, mam nadzieję, że nie na dworze. Mówisz, on idzie na dwór. Młody, ojej, co żeś ty robi? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Który dorosły jest wolny, żeby cię dać do gdzieś indziej? Idź do środka. No nie jest, no, no zimno mamy na dworze, dziecko drugie, no. No, zimno mamy na dworze. No, zapraszam, zapraszam do środka. Zapraszam, młody. No. I zrobimy to tak. Młody, to bierzesz w kieszeń. Siadasz tutaj, żeby nie było. I tam to jesz, no.
i nie musisz gdzieś latać na dwór i na dworze jadać, tylko tutaj widzisz, ktoś ci już zrobił wolne miejsce dla malucha. Ja wiem, że tutaj masz krzesło i że tam mógłbyś się zjeść potencjalnie, ale nie ma ci tak to tam włożyć, no i tyle. A, znowu dziecko płacze. Nie wiem, jak to za chwilę z tym będzie wszystkim. Dobra, kochana, ty zjedz to przede wszystkim, bo my za chwilę musimy wziąć prezenty. W sumie wiecie co, dziewczyny, nie macie co robić. Otwórz prezent. Ty idź na toaletę. Też otwórz prezent. Ciebie zapraszam też gdzieś tam, żeby sobie otworzyła prezent. Proszę bardzo, koniec, koniec rozmów, koniec psot. Ciebie też proszę, żebyś skończyła jeść, a nie... Och, kochana, bo ty będziesz głodna, ty jesteś w ciąży, skończ mi to jedzenie raz, a dobrze. Może być? Tam do młodego trzeba jeść, chyba że ktoś tam go ładnie... Co my mamy? Replikę półciężarówki bananowego gangu i porcelanowy prosiak. Proszę, proszę, proszę. Bo tam młodego gdzieś tam trzeba przewinąć. Jakbyś spróbowała go przewinąć? No ja widzę, że go tam trzeba przewinąć. Może ci się akurat uda? Nie? Nie? Dobra. Idź w tę stronę chociaż. Czy ty skończyłaś jeść? Tak, skończyła się chyba w końcu jeść. Ja bym chciała, żebyś też otworzyła prezent. Nie wiem, gdzie z tym talerzem leziesz. O, szafir, proszę bardzo, w prezencie. Jak tam mój najmłodszy? A, najmłodszy oczywiście zajmuje się gadaniem zamiast jedzeniem. A prezenty czekają, otwórz prezent. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Persefona, czy ty zrobisz to, co trzeba? Przyjazne powitanie, bo Persefona nie wie, co ma robić. Proszę bardzo. Śnieżka. Rozmawiaj tutaj, odejdź mi od młodego. O, dziękuję. Teraz mogę zmienić brudną pieluszkę? Proszę, 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 szybko do niego wracaj. No, wszystko, czy jeszcze jesteś głodny? Jeszcze jesteś głodny, w takim razie karm z butelki. Proszę bardzo. I przytul, no. I to się nazywa to, co trzeba zrobić. O, inny młodszy, weźmie prezent. Gdzie jest babcia mróz? Kawał, o nie, kawał gliny dostał. Babcia mróz, gdzie jest babcia mróz? Nie widziałam tego brodatego pana, żeby wyskoczył nigdzie z kominka. Babcia mrozik, halo. Gdzie pan jesteś? Tam ktoś masaż dawał, działa tutaj w tym miejscu? Proszę, 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 nie wiedziałam. Przecież ty miałaś go nakarmić, halo? Aha, ten drugi teraz też coś chce. Dobra, to tam też go nakarm, bo widzę, że chyba ktoś go nie nakarmił. Co ty robisz? Trzymaj, czy ty go kładziesz spać, czy go tylko trzymasz, halo? Jak go trzymasz, to... Aha, nie, gdzie? Daj, idziesz mu czytać? Nie, połóż. To poczytaj mu do snu, kochanego, tak wzięłaś już, no. A, wiadomo, z tyloma osobami w domu, to wiadomo, ktoś się zawsze do dziecka gania. No nie ma babcia mroza, jest już 22. A ja go tu nigdzie nie widzę, no ja ślepa chyba nie jestem, drzwi są otwarte. Spokojnie powinien móc dać radę przyjść, nie odwiedził nas w tym roku, babcia mróz. Karm z butelki, możesz? Wejdź, zróbmy tak. Podejdź tu, zablokuj podejście do młodego. To może ktoś zrezygnuje, co? Och, kochany Waszyngton, podziękujmy Tobie za przybycie, dziękuję, odszedłeś. Daj mi to zrobić, bo ja nie chcę, żeby on płakał, no. Nie rozmawiasz z bratem. O, zajmij się dzieckiem. Dobra, ty kładziesz młodego spać? Tak, kładziesz młodego spać. A czy jest na hali babcia mróz? Czy jest na sali babcia mróz? I no naprawdę nie ma babcia mróz, a my tak ładnie świętujemy... zimową fiestę. Babcia mróz. Babcia się obraził, czy co? Halo? Babcia mrozie. I to jest nie fair, że pan dzisiaj nie przyszedł. Ty później idź spać, bo jesteś zmęczona. Wszyscy oczywiście będą sobie szli do domu. A czy nasz żywieniowca zamówiłam? Chyba w ogóle się tu nie pojawił żywieniowiec. Nie widziałam, żeby nam ktoś tutaj coś gotował. Oj, nieładnie, 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 no ale każdy gdzieś tam dostał prezent. Dostał prezent na szczęście. Babcia mróz? No, proszę, 20. To sobie po pierwsze zamieńmy.
Babcia Mróz, 23:25. Panie Mróz. Panie, przepraszam. Panie Kazimierzu Nowak. O której to się przychodzi? No chyba nie o 23:00. Ja nie wierzę, że pan czekał do zakończenia tutaj przyjęcia, żeby do nas przyjść. No mógł pan przyjść wcześniej, panie Babcia Mróz, no. To się nie godzi. To się naprawdę nie godzi, żeby tak późno przychodzi na imprezę. Dobra. Oczywiście tutaj jeszcze... jest, poproś o prezent. Tu jest, poproś o prezent. Śnieżka niech tam chwilę się zdrzemnie, bo ona naprawdę była padająca, właśnie konająca, można powiedzieć. No, a ty jak poprosisz o prezent Babcia Mroza, to proszę bardzo, proszę iść spać. Ty jesteś też już zmęczona. Niech ci babcia tylko wręczy prezencik. A jak dziewczyny, wspaniałe święta? Wspaniałe święta, najmłodszy? No też najmłodszy, okej. Okay. Dobra, fajnie byłoby, żeby Śnieżka ty też otrzymała prezent od Babcia Mroza. Więc proszę bardzo, ładnie uprzejme zapoznanie. Mata do jogi, proszę bardzo. O, ciekawy prezent, ciekawy. Kochana, zapraszam już do łóżeczka. Babcia Mroz, coś się panu w rękę stało. Aha, uprzejme zapoznanie. Tak na odległość, wiecie. Uprzejme zapoznanie, wiecie. 2 metry od siebie trzeba przecież przebywać, więc... Więc nawet w Simsach 2 metry. A przywitanie. Dobra, chodź, kochana. Poprosisz babcia. Nie no! Babcio! No i zniknął. No i przyszedł na pół godziny. No to jest w ogóle niesamowite. No ale przynajmniej zdążył dać jedyny prezent. No niesamowite, dobra. Ja usunę stertę prezentów spodtąd, żeby już tutaj też nikt na mnie nie łapał się za prezenty. Więc myślę, że tym akcentem dzisiaj sobie zakończymy odcinek, bo już długi dosyć wychodzi. W następnym odcinku oczywiście będziemy się dalej starać o oceny dziewczynami, o umiejętności Adama. O, przyłapałam na pieluszce, nieładnie. Który musi sobie tutaj gdzieś dokończyć wyobraźnię, musi sobie dokończyć również korzystanie z nocnika. No bo oczywiście w następnym odcinku będę chciała go postarzyć, bo na pewno będzie postarzanie naszych tutaj bliźniąt. Naszego Zbigniewa, czego ja tutaj nie widzę etykiet, proszę bardzo, naszego Zbigniewa i naszego Kamila, więc tutaj naszych sportowców. Dziecko, z którym jesteśmy w ciąży, to na pewno pewnie też będzie w następnym odcinku się urodzi, a przynajmniej będę chciała, bo widzę, że jeszcze mamy troszeczkę godzin, a jeszcze zanim noc minie, to jeszcze troszeczkę ich też minie. Więc chciałabym też, żeby się to dziecko urodziło i to będzie nasz ostatni sportowiec, bo to będzie dziecko numer 80. Na razie nie mamy miejsca na bliźniaki, więc to na pewno będzie pojedyncze dziecko. A więc dopiero od następnej ciąży będę musiała wam podać nową tematykę imion, więc to też na pewno się niedługo do nas zbliża. Więc ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam przede wszystkim zdrowia. Życzę nam wszystkim, żeby wyszła aktualizacja w dniu publikacji tego odcinka, więc żeby wyszła we wtorek. No i mam nadzieję, że będziemy mogli sobie fajnie w następnym odcinku pogrywać już w śnieżną maskapadę, no bo na pewno w piątek, jak wyjdzie 13 listopada, to zamierzam ją kupić. Więc od razu na odcinku z 14 listopada w sobotę ze 100 dzieci też powinniście widzieć właśnie rozgrywkę z tego dodatku, przynajmniej w jakiejś części, bo zobaczymy jak dużo pokażę wam z tego dodatku tam, jak to nam się tutaj wplecie w tę naszą rozgrywkę. Więc tutaj będzie na pewno ciekawie, żeby spojrzeć jak to tam się wplata w 100 dzieci. A więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, do usłyszenia, do zobaczenia. Susu.